вам всем левым ухом. Ну давай, малыш. Есть контакт. На месте рынка жопа дьявола, я ебу в рот. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z Frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku omówimy wydarzenia z 31 sierpnia 2022 roku. Zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, polubienia tego nagrania oraz skomentowania go. A tych z Państwa, którzy na tyle mocno ceniliby sobie naszą pracę, zachęcam do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Działamy dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Szczegóły znajdziecie w opisie tego nagrania i na naszym Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach i siłą rzeczy rozpoczynamy jak zwykle, ale też siłą rzeczy skupiamy się na froncie południowo-zachodnim, a więc froncie chersońskim, gdzie obserwujemy trzeci dzień wysiłków ukraińskich, trzeci dzień ukraińskich działań ofensywnych, działań zaczepnych podejmowanych przez armię ukraińską na całej szerokości frontu chersońskiego. Nadal większość informacji zarówno ze strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej spływa do nas z dość znacznym opóźnieniem ze względu na blackout informacyjny, ze względu również na to, że ukraińscy żołnierze nie dzielą się informacjami, prawdopodobnie są pozbawieni telefonów komórkowych, więc wiele informacji spływa do nas z dość znacznym opóźnieniem. Również musimy mieć na uwadze działanie wojny informacyjnej, a więc część informacji, która się przedostaje do opinii publicznej, jest niezgodna z rzeczywistością, ma to zasiać niezdecydowanie, ma to zasiać panikę, ma to zasiać pewną dozę niepewności w szeregach przeciwnika, także to również należy mieć na uwadze, obserwując wydarzenia na froncie południowo-zachodnim, więc tak naprawdę szereg informacji możemy weryfikować dopiero po dobrych kilkudziesięciu godzinach, dzisiaj trzeci dzień operacji i możemy z całą pewnością stwierdzić to, co wydarzyło się w pierwszym, drugim dniu, co do trzeciego dnia, czyli dnia dzisiejszego, wiele informacji nadal jest niepotwierdzonych, ale będę zwracał uwagę na te, które są najbardziej wiarygodne i które są podawane przez najbardziej wiarygodne źródła. Rozpoczynamy od odcinka północnego, gdzie po pierwsze Ukraińcy mieli zająć Złotą Bałkę. Tu co do zajęcia tej miejscowości przez wojska ukraińskie nadal nie mamy stuprocentowej pewności. Szereg dość wiarygodnych źródeł potwierdza opanowanie tej miejscowości przez armię ukraińską, ale nie mamy potwierdzenia w postaci zdjęcia czy nagrania do tej pory. Jeżeli chodzi o ukraińskie uderzenia w okolicach Wysokopola, to również Rosjanie zarówno wczoraj, jak i dzisiaj już z dużo większą stanowczością potwierdzają opanowanie przez armię ukraińską zarówno Ołgynę, jak i Wysokopola, a więc obie te miejscowości znajdują się pod kontrolą ukraińską. Jeżeli chodzi o te uderzenia
na wzdłuż rzeki Ingulec, a więc uderzenia ukraińskie na Archangelskie i Nowodmitriwkę, to co do istoty nadal nie mamy potwierdzenia opanowania tych miejscowości przez armię ukraińską. Część źródeł rosyjskich również potwierdza uderzenia ukraińskie na tym odcinku, a część z nich również opanowanie tych miejscowości przez wojska ukraińskie, ale co do zasadniczo nie mamy potwierdzenia co do tych dwóch miejscowości. Wysokopole i sąsiednie Uginy są pod kontrolą armii ukraińskiej. Należy również zwrócić uwagę, że ukraińskie uderzenie na Petriwkę zostało odparte przez wojska rosyjskie. Tu mamy między innymi nagranie, które widzieli Państwo na początku tego odcinka, gdzie mamy dowód właśnie w postaci tego nagrania zniszczenia trzech ukraińskich czołgów T-72, które prawdopodobnie pochodzą z dostaw z Polski. Zniszczony jest tam również jeden bojowy wóz piechoty i kilka ciężarówek, także uderzenie na Petriwkę zostało odparte przez wojska rosyjskie, co nie zmienia faktu, że pod Wysokopolem Ukraińcy odnieśli sukcesy, opanowali tą miejscowość, o którą toczyły się ciężkie walki już w ostatnich tygodniach, gdzie Rosjanie mieli zostać odcięci, otoczeni, co okazało się nieprawdą. Ostatecznie Rosjanie się po prostu z Wysokopola wycofali w obawie właśnie przed ewentualnym odcięciem ze względu na oskrzydlające uderzenia wojsk ukraińskich. Dzisiaj nie mamy dalszych informacji z tego odcinka. Jedyne informacje, jakie do nas docierają, to właśnie o odparcie przez wojska rosyjskie ukraińskiego uderzenia na Petriwkę. Tu Rosjanie deklarują znaczne straty wojsk ukraińskich. Nie jesteśmy w stanie ich do końca zweryfikować. Możemy zweryfikować to, co pojawiało się na nagraniach. Na nagraniach widać co najmniej łącznie zniszczonych pięć czołgów T-72M1, które pochodziły z dostaw z Polski prawdopodobnie, więc to są takie potwierdzone straty wojsk ukraińskich. Co do strat w sile żywej wśród ukraińskich żołnierzy, to no, zarówno nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować, jeżeli chodzi o straty ukraińskie, jak i o straty rosyjskie. Jedna i druga strona przerzuca się informacjami co do strat przeciwnika, ale są to straty deklarowalne przez jedną ze stron konfliktu. My nie możemy tego w jakiś rzetelny sposób zweryfikować, także te dane, które podają Rosjanie o około 1000 zabitych ukraińskich żołnierzy w ciągu 3 dni wysiłków ofensywnych armii ukraińskiej, no to są deklaracje rosyjskie i na tym pozostańmy. Przechodzimy teraz wzdłuż linii frontu do odcinka centralnego, tam gdzie Ukraińcy uzyskali wyłom w pozycjach wojsk rosyjskich, gdzie udało im się opanować miejscowość Suchy Stawok. Co do tego odcinka, to pojawia się szereg różnych informacji, mniej lub bardziej wiarygodnych. Informacje potwierdzone przez część źródeł rosyjskich są takie, że Ukraińcy opanowali Suchy Stawok, później kontynuowali działania zaczepne na tym odcinku, zajmując Kostromkę i skręcając w kierunku północnym pod miejscowość Bruskińskie, i tu miały toczyć się walki. Ukraińcy mieli nawet zająć tą miejscowość, przeciąć drogę T-2207, która biegnie do Dawidowego Brodu, i tym samym wojska rosyjskie w Dawidowym Brodzie miały zostać odcięte od głównej drogi zaopatrzeniowej z Nowej Kachówki, no nie jedynej, więc to tam nie mieliśmy do czynienia z żadnym okrążeniem, ale istotna droga miała zostać przecięta. To były pierwsze informacje, które pojawiały się dzisiaj, potwierdzone również przez część źródeł rosyjskich. Po południu, wieczorem pojawiła się informacja o rosyjskim kontruderzeniu na tym odcinku, w wyniku którego Ukraińcy mieli zostać wyparci zarówno z Bruskińskie, z Kostromki i również z Suchego Stawoku, i sytuacja miała powrócić mniej więcej do tej sprzed ukraińskiego uderzenia, więc Ukraińcy mieliby kontrolować jedynie Biłochirkę Łozowe, Andriiwkę, ale tak naprawdę wszystkie te informacje, które teraz Państwu podałem, są nieweryfikowalne w tym momencie. Na z całą pewnością w okolicach Suchego Stawoku toczyły się dzisiaj bardzo ciężkie walki. To potwierdzają zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie. Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie potwierdzają przechodzenie Suchego Stawoku pomiędzy żołnierzami ukraińskimi a rosyjskimi, ale tak naprawdę jak wygląda w tej chwili sytuacja na tym odcinku, które miejscowości znajdują się pod kontrolą rosyjską, a które pod ukraińską, trudno jest mi to jednoznacznie określić, bo tak jak powiedziałem, w przypadku Suchego Stawoku, ale również tych miejscowości w okolicy, przechodzą one po prostu z rąk do rąk. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i to, co jest najważniejsze, to że tutaj cały czas Ukraińcy kontynuują te działania ofensywne, a więc nie ten impet
nawet ukraińskiego uderzenia nie został jeszcze przez wojska rosyjskie wyhamowany. Rosjanie przerzucają jednak na odcinki przyfrontowe swoje odwody, które do tej pory stacjonowały na drugim brzegu Dniepru, czy to w okolicach Melitopola, czy na północ od Krymu. One są przerzucane, to między innymi jednostki wchodzące w skład III Korpusu Rosyjskiego, jednostki, które zostały niedawno sformowane, przerzucone na Ukrainę, które miały rozpocząć własną operację ofensywną, prawdopodobnie w stronę Mikołajowa i Krzywego Rogu, więc tak jak Państwu wczoraj sugerowałem, być może to, co obserwujemy w tym momencie od tych trzech dni, jest to po prostu ukraińskie uderzenie wyprzedzające, którego celem jest właśnie zmuszenie wojsk rosyjskich do wykorzystania III Korpusu w obronie, a nie wykorzystania go w własnym planowanym uderzeniu na odcinku chersońskim. Ale to są tak naprawdę spekulacje. W przyszłości prawdopodobnie będziemy mogli weryfikować te informacje i będziemy wiedzieli nieco więcej o tych wydarzeniach na froncie chersońskim, o powodach co do tego, dlaczego Ukraińcy właśnie w tym momencie rozpoczęli swoje działania ofensywne. Wracając do tego odcinka centralnego, tutaj cały czas toczą się ciężkie walki. Wydaje się, że z punktu widzenia ukraińskiego ten odcinek jest najważniejszy. To Ukraińcy uzyskali największe sukcesy terytorialne, najgłębiej weszli w pozycję wojsk rosyjskich, przełamując rosyjskie linie obronne. Przechodzimy teraz do kolejnego odcinka, więc odcinka południowego, bo mamy trzy główne punkty ukraińskiego uderzenia. Północ, Wysokopole, Dawidowy Brud w kierunku na Nową Kachówkę i odcinek południowy bezpośrednio na Chersoń. Tu Rosjanie potwierdzają utratę Ternowych Płodów na rzecz armii ukraińskiej, także to, o czym mówiłem Państwu wczoraj o zajęciu tej miejscowości przez ukraińskich żołnierzy, to nam się potwierdziło. Ukraińcy mieli również zająć Zielony Gaj, miejscowość, która leży w pobliżu. Dzisiaj jednak Rosjanie zaznaczają, że udało im się tą miejscowość odzyskać w wyniku własnego kontruderzenia. Ukraińcy tego nie potwierdzają, więc, ale zasadniczo należy zwrócić uwagę na to, że Ukraińcy bardzo szczędzą informacji. W oficjalnych komunikatach Ukraińcy nie deklarują żadnych sukcesów, nie deklarują zajęcia żadnych miejscowości. Trwa całkowity blackout informacyjny, jeżeli chodzi o odcinek chersoński i to jest po prostu zgodne z tym, co Ukraińcy sami zapowiadali, o co Ukraińcy proszą również swoich żołnierzy, aby miarkować informacje, które przekazuje się do opinii publicznej. Także również tych nagrań z frontu chersońskiego jest dosyć niewiele w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy wcześniej. Ciężkie walki toczone są cały czas na przedpolach Kesyliwki. Tu wojska ukraińskie nie są w stanie przełamać ukraińskiej obrony w bezpośrednim uderzeniu wzdłuż drogi M14 na Cherson. Jeżeli chodzi o odcinek najbardziej południowy, także okolice Prawdyny, Aleksandrówki, tu nie potwierdziły się te informacje wcześniejsze, ale wczoraj już zaznaczałem, że one były mało prawdopodobne o tym, że Ukraińcy podeszli aż pod drogę T-1501 do miejscowości Tomina Białka. To się nie potwierdziło. Prawdynę znajduje się prawdopodobnie nadal pod kontrolą ukraińską, ale wyszło tutaj rosyjskie kontruderzenie. Na ten moment ciężko jeszcze zweryfikować, na ile skuteczne. Ogólnie rzecz biorąc, ten trzeci dzień działań zaczepnych ze strony wojsk ukraińskich jest o tyle istotny, że Ukraińcy cały czas utrzymują impet swojego uderzenia, nadal są stroną atakującą, nie zostali zatrzymani, także te ukraińskie uderzenia są kontynuowane, ale rozpoczęły się już rosyjskie kontruderzenia. Miejscami Rosjanom udało się ustabilizować linię frontu, miejscami udało im się zająć ponownie część z tych miejscowości, które Ukraińcy odzyskali w ciągu tych ostatnich dwóch dni poprzedzających, ale nadal, tak jak powiedziałem, Ukraińcy są stroną atakującą i póki co ten impet ukraińskiego uderzenia nie został zatrzymany. Bardzo istotne jest to, co dzieje się na zapleczu frontu, a więc po pierwsze Ukraińcy nieustannie ostrzeliwują główne mosty, a więc ten w Nowej Kachówce i w Chersoniu most Antonowski. One są poważnie uszkodzone, Rosjanie cały czas próbują je przywrócić do użytkowania, wykorzystują je do przewozu lekkich oddziałów piechoty, ciężarówkami, części zaopatrzenia, ale sprzęt ciężki nie jest nimi transportowany ze względu właśnie na jego uszkodzenia. Te regularne ostrzały powodują również to, że Rosjanie nie są w stanie
komfortowo wykorzystywać tych przepraw do zaopatrywania przerzutu wojska. Ostrzeliwane są również mosty pontonowe, no i ostrzeliwane jest zaplecze na drugim brzegu Dniepru. Dzisiaj poważne w nocy mieliśmy eksplozję w Melitopolu, prawdopodobnie trafiono skład amunicji, ostrzelano również nową Kachówkę, gdzie prawdopodobnie również został trafiony skład amunicji lub skład paliwa, bo te pożary, które było widać na nagraniach, były bardzo intensywne. Intensywny pożar miał również miejsce na Krymie, gdzie palić miał się skład ropy. Tu prawdopodobnie również doszło do jakiejś akcji sabotażowej lub ostrzału ze strony ukraińskiej, chociaż co do tego nie mamy jeszcze potwierdzenia. Więc Ukraińcy cały czas atakują intensywnie rosyjskie zaplecze, jednocześnie prowadząc swoje działania ofensywne, atakując pozycje rosyjskie, próbując uzyskać to przełamanie, próbując cały czas poszerzać ten pas ziemi, który udało się wojskom ukraińskim odzyskać. No ale zwracam uwagę na to, że Rosjanie rzeczywiście próbują ratować swoją sytuację poprzez własne kontruderzenia, poprzez przerzut odwodów, które trafiły już na linię frontu. Miejscami tą sytuację udało się ustabilizować, udało się zatrzymać kolejne ukraińskie uderzenia. No i miejscami też Rosjanie w wyniku tych własnych kontruderzeń zajęli ponownie część miejscowości, które Ukraińcy zdołali zająć. Sytuacja najpoważniejsza dla jednej lub drugiej strony, najistotniejsza jest na odcinku centralnym, ale tu, tak jak wskazywałem, nie mamy wiarygodnego potwierdzenia co do rzeczywistej sytuacji na tym froncie. Prawdopodobnie w kolejnych dniach będę mógł na ten temat powiedzieć nieco więcej. Przechodzimy na pozostałe odcinki frontu, ale siłą rzeczy tutaj już raczej króciutko. Zwracam uwagę, że na odcinku zaporowskim nie potwierdzają się te informacje o działaniach zaczepnych ze strony wojsk ukraińskich, także to prawdopodobnie był jakiś element wojny informacyjnej, wojny psychologicznej ze strony armii ukraińskiej, która dążyła jedynie do tego, aby wymusić na Rosjanach utrzymanie tutaj jakichś odwodów, które nie mogły być przerzucone na odcinek chersoński. Poza ostrzałami artyleryjskimi, brak informacji o działaniach zaczepnych ze strony ukraińskiej tudzież rosyjskiej. Odcinek wuchłedarski stabilny, pod Donieckiem sytuacja ustabilizowana, rosyjskie uderzenia oczywiście w kierunku Mariinki, Pisków, rzadziej Awdijówki, ale uderzenia dość ograniczone, które nie doprowadziły do jakichkolwiek zysków terytorialnych. Jeżeli chodzi o front bachmucki, to Rosjanie cały czas atakują w okolicach Kodemy, Zajcewe i na sam Bachmut, jednak brak informacji o jakichkolwiek rosyjskich sukcesach. Kodema prawdopodobnie jest podzielona, w jej wschodnia część może być pod kontrolą rosyjską, natomiast no, sama Kodema nie została w całości zajęta przez Rosjan. Trudna sytuacja cały czas dla wojsk ukraińskich pod Sołedarem, gdzie Rosjanie uzyskali największe zyski terytorialne, gdzie najgłębiej udało im się wbić w pozycję wojsk ukraińskich, no, ale w ciągu tych ostatnich kilku dni te dalsze rosyjskie uderzenia były już odpierane przez ukraińskich żołnierzy, także tu nam się sytuacja ustabilizowała. Wobec tego zagrożenia na odcinku chersońskim Rosjanie nie będą prawdopodobnie w stanie przerzucić tutaj trzeciego korpusu, który być może również i na tym odcinku miał zostać zaangażowany w działania ofensywne, bo i takie spekulacje się pojawiły, że trzeci korpus miałby zostać podzielony, częściowo trafić pod Chersoń, częściowo na odcinek doniecki i jednocześnie rozpocząć działania ofensywne na obu tych kierunkach. Wobec tej ukraińskiej operacji zaczepnej trzeci korpus jest w tym momencie angażowany w znacznej części pod Chersoniem, gdzie nie prowadzi działań ofensywnych, a działania obronne i własne i ewentualnie prowadzi kontruderzenia, ale należy pamiętać o tym, że wobec ewentualnego niepowodzenia ukraińskiego uderzenia i ewentualnych znacznych strat po stronie ukraińskiej trzeci korpus mógłby być taką siłą dla Rosjan, które mógłby doprowadzić do własnego szybkiego kontruderzenia i do uzyskania jakiejś przewagi terytorialnej wobec osłabienia ukraińskiego na odcinku chersońskim. Także być może Rosjanie właśnie na to liczą, że Ukraińcy wobec tych, poprzez te własne działania, własne uderzenia na odcinku chersońskim na tyle mocno wyzbędą się swoich rezerw, swoich odwodów, na tyle mocno osłabią swoje szeregi i stracą na tyle znaczną ilość żołnierzy i sprzętu, że Rosjanie będą mogli przejść do
własnych działań ofensywnych. Zobaczymy oczywiście, jak sytuacja się rozwinie. Takie ryzyko jednak istnieje. Przechodzimy na odcinek Izjumski. Tu niezmiennie ciężkie walki pod Krasnopyłą, Dołyną, Bohorodycznym, Braszkówką i na obszarze leśnym na południe od Dofenka. Jednak brak jakichkolwiek informacji co do zmian terytorialnych. Te rosyjskie uderzenie na Krasnopyłę, Bohorodyczne były po raz kolejny odpierane. I wracamy już na odcinek charkowski. Tu istotne informacje są takie, że Rosjanie prowadzili działania zaczepne w kierunku Prudzianki na północny zachód od Charkowa. Te działania w okolicach Dementiwki również oczywiście cały czas mają miejsce. Udy znajdują się prawdopodobnie w całości pod kontrolą ukraińską. To zajęcie miejscowości przez Rosjan miało efekt krótkotrwały. Pojawiają się spekulacje ze strony wojsk, ze strony rosyjskiej, że te działania ukraińskie na odcinku chersońskim to jest taka gra pozorów, bo rzeczywiste uderzenie ukraińskie miałoby wyjść spod Charkowa w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej, gdzie Ukraińcy chcieliby w całości wypchnąć Rosjan właśnie spod Charkowa, tak aby uzyskać kontrolę nad granicą, co miałoby pozwolić ukraińskiej artylerii na bezpośredni ostrzał okolic Białgorodu i samego Białgorodu, gdzie znajdują się główne magazyny zaopatrzenia, składy amunicji, warsztaty remontowe, parki maszynowe i tak dalej, więc kluczowe miasto z punktu widzenia rosyjskiej logistyki wojskowej. Rosjanie deklarują, że odnotowali gromadzenie ukraińskiego sprzętu, przerzut jednostek na odcinek charkowski. Czy to się nam potwierdzi, to oczywiście będziemy w stanie zweryfikować, jeżeli do takiej operacji zaczepnie ze strony wojsk ukraińskich w ogóle dojdzie. Ja tylko zwracam uwagę, że ze strony rosyjskiej takie spekulacje się pojawiają. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i mam nadzieję, słyszymy się już niedługo.